Dobra, zatem poprosiłbym na początek, żebyście tak przedstawili pokrótce swoje postacie. Taki chociaż zarys, jaki macie pomysł na nie. Jasne. Ktoś preferuje pierwszeństwo? To może nasz dziadek zacznie. O, dziadek. No dobrze. Odpalę sobie kartę. Dalej waszych kart nie widzę, nie wiem od czego to zależy. Od Show the Players, mistrz gry. Wiesz co, wszystkie dam Show the Players. No nie widzę, nic nie widzę. Może masz, że coś wpisujesz. O, teraz swoje nawet nie, 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 podrzuciłeś mi, ale puste są. Tylko bio i info. Ja też tego widzę, bio i info. No dobrze, tak więc tak jak już zacząłem, za życia Toromir, tak ma na imię, był... Kurczę. Za życia Toromir był niemieckim szlachcicem. Podczas pewnej jednej nocy, w której został zaproszony na jakiś bal, strasznie... Kurde, słów mi brakuje. Został zaproszony na elegancki bal, w którym po jakimś czasie po prostu okazało się, że to była jedynie uczta dla wampirów. Większość osób po prostu tam zginęła, no i podczas gdy sprzątali, tak powiem, to miejsce rzezi, mój ojciec natrafił na to, że przypadkiem tutaj stworzył potomka, o którym nikt nic nie wiedział, jak się okazało później. No ale nauczył mnie jakichś podstawowych rzeczy o byciu wampirem i tak dalej, no i podsunął mi po prostu drugą tożsamość, także jestem generalnie znikąd, nieznaczący generalnie nic w hierarchii Ventru, cały czas gdzieś tam ukryty, no i prawdopodobnie teraz już po jakimś czasie, może sytuacja, mój ojciec uznał, że sytuacja przycichła i można wyłonić mnie, że tak powiem, wyciągnąć z cienia. I tyle. Jeżeli chodzi o wygląd, no to wygląda jak zakonnik typowo, czyli ogolony na łyso. Nosi skromnie ubrany, bez broni, nic przy sobie nie ma, no, ewentualnie jedynie Biblię. Mhm, następna osoba. Okej, może być ja. Leopoldius von Malten. To dosyć młody wampir. Jego przeistoczenie, którym niechętnie mówi, no prawdopodobnie nastąpiło pewnie z 10 czy 15 lat temu. Jednak on sam, tak jak ci wspomniałem, nie lubi o tym wspominać. Nie zdążył jeszcze dorobić się specjalnej pozycji wśród wampirzego społeczeństwa, a za to sam wcześniej był już, jako że jest dosyć wysoko urodzonym szlachcicem, musiał pochodzić z jakiejś bardziej zamożnej części rodziny, bo sam nie jest wcale, jest raczej dzianym człowiekiem, tak się wyrażę. I znaczy coś w lokalnej społeczności. Jest to osoba mimo wszystko nadal postrzegająca wampiryzm jako bardziej błogosławieństwa, aniżeli tą straszliwą klątwę, jak się jeszcze kiedyś pewnie wkrótce okaże. Stara się z niego czerpać jakąś radość. Mimo wszystko już ta, mówimy to, depresja, tak, towarzysząca wampirowi, przeklętym życiu powoli go dopada. Czy tu więcej. Taki zasadniczo lew salonowy, człowiek, który robi, czy robił wcześniej, dużo podróżował, robił wiele interesów, lubi przeżywać przygody i korzystać z odziedziczonego majątku. Teraz jednak bez tej możliwości właściwie osiadły na stałe w Krakowie, tak? Przez ten brak możliwości właściwie podróżowania. Co więcej, no. Coś jeszcze?
Nie, to wszystko. Dobra. Trochę nie wiem, czego zacząć, to tam jakąś historię miałem. No to ogólnie Roman... Wiesz, nie musisz zdradzać historii, możesz po prostu powiedzieć, jaki jesteś też. Opisać swój charakter, o to, jak postrzegasz bycie wampirem i jaki masz sposób na życie w takim właśnie stanie. No to ogólnie Roman był wcześniej rycerzem pasowanym. Z Niemiec, dokładnie z Świętego Cesarstwa Niemieckiego, gdzie podczas jednej z uczt dostał krwawy pocałunek. Poznał swojego ojca, bo to było dość zamożne towarzystwo. Tak się skończyło jego życie, a jego nieżycie. No, kieruje się bardziej drogą brutalną, jeszcze zostało mu z poprzedniego życia. A co do wampiryzmu, na razie się odnosi w ten sposób, że czerpie z niego korzyści, bo jest silniejszy. Nie wiem, wystarczy czy... Wystarczy jak najbardziej. Otóż tak, teraz powiem wam troszkę o tym, co się działo w Krakowie przez ostatni rok. Ostatni rok był dla was ciężki. W Krakowie coraz to mniejsza przestrzeń była dla osób, które żywią się krwią i żyją w nocy. Coraz więcej pojawiało się lupinów. Raz po raz pojawiały się nowe watachy. Zataczały coraz szersze kręgi. Problem stał się na tyle poważny, że do tych teraz właściwie bardziej nomadyczni lupini zaczęli się osiedlać w królewskim mieście. Zaczęli sobie poczynać na tyle dużo, że zaczęli atakować spokrewnionych. Problem na początku zdawał się nie istnieć, nikt nie chciał o tym mówić. Do momentu, aż wytoczono wręcz otwartą wojnę. Zaczęło się w styczniu zeszłego roku masowe tworzenie wampirów. Jednak nie przyniosło to żadnego skutku. Coraz to nowi lupini napływali. Z Czech? Z Moraw? Ze Śląska? Z Niemiec? Właściwie... Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. Aż w końcu książę wezwał każdego z obecnych w Krakowie wampirów do katakumb pod rynkiem. Do miejsca spotkań, gdzie za każdym razem, gdy cokolwiek coś złego się dzieje, tam właśnie zwołuje narady, by ustalić, co dalej począć. Bo sytuacja zdaje się o tyle nieciekawa, że klany zaczynają się wzajemnie oskarżać, a każdy wampir wie, że oskarżanie się wzajemnie klanów o tępienie jeden drugiego to najlepsza droga do krwawych jadek. A tego nikt by tutaj nie chciał, tym bardziej mając wizję potężnego wroga i nie znając kompletnie jego zamiarów. Osobą, którą was wzywa, jest Edward Monastyrski, książę krakowski. Z ważnych rzeczy oprócz tego muszę powiedzieć wam jeszcze o waszym mistrzu. Otóż Taugar jakiś czas temu wziął się, nazwijmy to, was pod opiekę. Wiele mu zawdzięczacie i, nazwijmy to, wprowadzał was w świat wętru. Chciałby w przyszłości, byście zajęli jego pozycję, a jest głową klanu na ziemiach polskich, więc wielce zacna to persona. Mistrz jednak 3 miesiące temu wyruszył w misję, o której nic niestety nie mógł wam powiedzieć. Powiedział jednak, że w odpowiednim czasie wszystkiego się dowiecie, a gdy będzie w potrzebie, poprosi was o pomoc. Jedyne, co wam zostawił, to na niewielkim skrawku pergaminu czerwone słońce, zakreślone małym palcem, bardzo możliwe, że jakiegoś dziecka, krwią, kółeczko i od niego odchodzące promienie. Mistrz na odchodne powiedział wam, żebyście szukali słońca. Męczyła was ta sentencja przez dłuższy czas, szukać słońca. Zdawać by się mogło głupota. No ale wasz mistrz zawsze miał dziwne powiedzenia i zawsze
koniec końców okazywało się, że miało to głębszy sens, niż mogłoby się wam zdawać. A za każdym razem, gdy jego nauka dochodziła do końca, zdawało wam się, że na nowo jesteście dziećmi, a wszystko, co do tej pory było, zdaje się jakimś dziwnym, mglistym wspomnieniem. Przejdźmy jednak do tego, co się dzieje w Krakowie. Jakiś czas temu przyszedł do was posłaniec proszący was o przybycie do właśnie krakowskich katakumb. Dzisiaj w nocy. Zebraliście się dzień wcześniej, również w nocy, po krótkich łowach, jak zawsze na krakowskim Kazimierzu, skąsiliście troszeczkę, bez większych problemów, jednak wycie wilka słychać było już w mieście, co zdawać by się mogło potwierdzić coraz to szersze pole do popisu lupinów. Pod koniec dnia, gdy już powoli noc spotkania miała się zacząć, do drzwi waszego domostwa, w którym aktualnie przebywacie wspólnie, puka posłaniec, trzymając dużą, żeliwną latarnię w dłoni, a w drugiej pergamin. Widzicie, zalakowany, niedbale, cały pokryty czerwienią. Posłaniec musiał przebyć daleką drogę, gdyż widzicie, że w ręku trzyma lejce. Być może chwilę temu dosłownie zszedł z konia. Jest strasznie zrzejany, wali do drzwi, słyszycie tylko pukanie. Otwierać! Pilna przesyłka! No to, że Roman stał bliżej, złapał za klamkę i otworzył. Widzisz w drzwiach przerażonego młodzieńca, który, gdy tylko otworzyłeś, nagle ten ton głosu mu zelżał. Panie! Z Bolkowa do pana szlachetnego właściciela tego domu. Niestety imienia czy nazwiska podanego nie mam, jednak ten adres widniał na pieczęci. Patrzę, co on tam trzyma w tych swoich dłoniach. I widzisz, że trzyma pergamin nasiąknięty czymś brunatnym, może krwią, ciężko powiedzieć, ale wyczuwasz rzeczywiście jakieś woń krwi, zaschła, tygodniowa, może i dłużej. Tak z ramienia patrzę na tego kolesia. To jest zwykły posłaniec taki, rzeczywiście? I to jest, co? Widzicie, na nim ma regalia tutaj firmy przewozowej. Nie ma tutaj jakby w nim nic niezwykłego. To najzwyklejszy, prosty człowiek, który po prostu dostarcza przesyłki, tak? A kto ci wręczył tą przesyłkę? O, panie! O, historia tak mnie przeraziła. Panie, przejeżdżałem z Drezna do Krakowa, żebym się zatrzymał w Bolkowie. Gdy do mojego powozu przychodzi mężczyzna, no, zgoła 20 parę lat. Ale trupio blady, panie! Taki blady, taki wychudzony! Daje mi z 3 grzywny srebra. No, przysięgam na drzewo z krzyża. 3 grzywny srebra. I pada na ziemię. Mówi, panie, słońce. Po czym umiera i daje mi to. Ja że myślał, 3 grzywny srebra. Toż to ja własną firmę przewozową otworzę. No to żem dostarczę, mówię, przesyłkę. Na poświęcenie. Umiera. No, ten mężczyzna umarł. Mówią, że na jaką cholerę, czy jakieś wszawice, Cyrulik mówił. I co, zostawiłeś go tam jak psa? Nie, no zakopany, ja że mu kwartał na kościelnym cmentarzu wykupił. Dobrze. Opowiedz to jeszcze raz. I wychodzę naprzeciw i patrzę mu w oczy po prostu. Przy okazji korzystam z dyscypliny dominacji, żeby obejrzeć sobie te jego wspomnienie jego oczami. To rzuć proszę kośćmi K10, tyle ile masz danej umiejętności. Dobra. Będzie 8 kości. Zużywam 1 punkt krwi. A, tutaj kości, dobra.
10. Stopień trudności to jest jego siła woli. Mhm, tak, tak, jego siła woli. A gdzieś to muszę wpisać? Stopień nie, trudności? Nie, to ja sobie po prostu zobaczę, ile masz sukcesów, ile tego, więc... tak się patrzy na ciebie, widzisz, że nagle oczy zachodzą mu łzami i widzisz zamglony obraz. Rzeczywiście, podchodzi do niego jakiś człowiek. Pierwszy raz go widzisz właściwie. Ale zdaje ci się być pod wpływem hipnozy, może oddziaływania czegoś potężnego. Ciężko powiedzieć, wszystko jest zamglone. Jest dokładnie w słowo tak, jak powiedział ci ten chłopczyk. Widzisz tylko jedną rzecz. Jest, ta osoba jest strasznie pogryziona. Prawdopodobnie przez wampira. Ale jest dzień, środek dnia, więc z pewnością jeszcze nim nie jest, ani też raczej się nie przeistoczy. No dobrze. No dobrze, dziękujemy bardzo za przesyłkę. Możemy teraz... Dziękujemy, ja dziękuję. Wszystko jakby do mnie wróciło, te wspomnienia. O, rety. O, muszę wracać do Drezna. Widzisz, że daje ci lejce od konia, jakby się pomylił i odchodzi. No, Poldiusza. Myślisz, że powinien to zapamiętać? Nie, myślę, że powinien to natychmiast zapomnieć. Może napijesz się herbaty tutaj u nas? Odpocznij, jesteś po podróży. Zdecydowanie. Spójrz, nasze progi zawsze są otwarte dla gości. Zapraszam go gestem do środka. Uśmiecham się przy tym ciepło do niego. No, ty widzisz, że wchodzi bez problemu. List macie w hangoutsach. Nie wiem, czy widzicie. Teraz sobie tam przyjrzymy. Zasiądź proszę przy stole. Znaj gościnność naszego rodu. Odsuwam przed nim krzesło i gestem zapraszam go, by zasiadł przy jakimś tam stoliku. To siada bez problemu. Dobrze. Ja zasiadam naprzeciwko niego. Ja was przepraszam, herbaty nie ma. Żeby herbaty nie ma, będziemy musieli chyba poczęstować czymś mocniejszym. Jakie preferujesz? Białe, czerwone? Panowie się nie kłopoczą, ja muszę ruszać w drogę. No, ładny rzut. No. Tak więc ja mu podmieniam po prostu, wiesz, tak za ramię go, proszę usiądź. No i widzisz, że siada. No i podmieniam mu wspomnienia, także ten chłopczyk, no to był po prostu, wiesz, normalny, nic, wiesz, jego wrażenia z tym związane. Nic dziwnego w tym nie było. No i że przy po prostu tej rozmowy nie było, tylko co do nas dotarł. Tylko wręcz tak, gdy tak grzebiesz mu ponownie w głowie, widzisz, tak? Że ktoś tam grzebał przed tobą. Kurde. Oho. I gdy tak to zauważyłeś, nagle widzisz, jak z uszu zaczyna cieknąć mu gęsta krew. Naprawdę gęsta, ciemna. Ciemniejsza niż być powinna. To samo z nosa i z ust. Widzisz, że wspomnienia się urywają, a gdy byłeś wręcz w jego głowie, czujesz, jakby wręcz ktoś cię batem po plecach strzelił. Widzisz, że mężczyzna pada na ziemię, osuwa się. Z pewnością jest martwy. Co jest? Miałeś pewnie zablokował te wspomnienia. A co? Nie żyje. Biorę 3 srebrne korony. Czekaj, a przypadkiem my nie mamy awersji do srebra? Nie. Nie, to tylko łatwo. Aha. Wampirem tyle czasu nie potrafisz zapamiętać. No, jakoś mi uleciało. Patrzę, czy ma krzyżyk jakiś, symbol chrześcijaństwa albo coś. Nie. Widzisz, że tak, teraz go tak przeglądasz, spostrzegasz jedynie, że ubrania nie do końca na niego pasują. Jakby troszeczkę są przydłuże, mankiety zostały podwinięte. A mężczyzna pod spodem jest strasznie zarośnięty, brudny. I nie ma kompletnie nic przy sobie oprócz tego listu.
A czy jestem w stanie ja sprawdzić, czy nie mam na sobie żadnych nakłuć, w sensie rany jakichś fizycznych? Nie, nic nie widzisz. Jego ciało nie zostało naruszone. W przeciwieństwie do umysłu. Martwy nic już tam nie pod. Ale kto to mógł być? Wampir? No pewnie ktoś z tego... Jesteśmy w Krakowie jeszcze, czy nie? Znaczy, tak, jesteście w Krakowie. Powiem ci tak, czegoś takiego nigdy nie spotkałeś u wampirów. To, jeżeli ktoś to zrobił, to albo bardzo potężny wampir, albo nie wampir. Ale czy my o magii wiemy, nie? Tak. Wygląda na jakiś gusła, albo inny. Ja bym rzucił teraz na okultyzm i inteligencję, żeby to ogarnąć. To poproszę. Lepiej się zastanówmy, co zrobimy z ciałem. A co to, bierz za łopatę i kop. No dobrze, no to ja zabieram zwłoki i czekaj, w ogóle jak wygląda ten dom? Mamy jakieś... Macie piwnicę, gdzie właściwie większość zwłok bezpośrednio do podziemnych kanałów po prostu przepychacie, mielicie wręcz, by pozbywać jakichkolwiek śladów. Ale ogólnie rzadko zabijacie, bo to jest wręcz bardzo niebezpieczne. Można zostawianie śladów po sobie. Człowiekiem. Patrzysz tak na niego, myślisz tutaj o swoich jakichś konszachtach, rzeczach, które z okultyzmu mógłbyś wiedzieć, ale do niczego to nie pasuje. No właśnie. To jest, jakby ktoś założył na niego jakąś blokadę, ale wspomnień samych jakby nie ingerował. Ale wzbronił się przed tym, jakby ktoś chciał je wymazać. Więc... Ale to nie były manipulowane wspomnienia wcześniej? Nie. Wspomnienia manipulowane nie były. Dobrze. I poprosiłbym teraz kogoś o przeczytanie listu. No dobrze, no to ja go przeczytam. Ten list od Marku, tak? Dokładnie czy tak. To jest... Aha, czyli... Mistrz Traugar został... Dobrze to czytam? Taugar. Taugar. Został podstępem wypędzony w letarg. Trzeba go ratować. Jest jeszcze szansa, lecz z każdym dniem coraz mniejsza. Został zaatakowany przez napastników, którzy dobrze wiedzieli, kim jest. Celem nie był powóz, jak myślał Klecha, lecz właśnie mistrz. Został poważnie raniony i zapadł w letarg pod wpływem medykamentów. Przy jednym z napastników znalazłem fiolę opatrzoną napisem pod lwem. Lubawka. To jednak jedyny trop tożsamości napastników nie udało mi się ustalić. Wiem jedynie, iż pochodzili z okolic Gostkowa. Niestety więc więcej nie udało mi się ustalić. Powód przybywania mistrza w tym rejonie również nie został mi zdradzony. W razie kłopotów miałem was listownie powiadomić, a wszelkie informacje otrzymacie od Edwarda Monastryskiego, bądź ruszcie samodzielnie w zależności od aktualnej sytuacji na dworze. Przed i tutaj akurat nie został dokończony ten list. Jest, że został pośpiesznie zapieczętowany. Z tego, co tak udaje ci się rozpoznać, to list został napisany prawdopodobnie przez Gula, właśnie mistrza Taugara. Gul nie był może zbytnio wyrafinowaną osobą, nie umiał pisać pięknymi zdaniami, ani też do końca nie zawsze ale wiedział, co jest. Nie zawsze wiedział, co jest ważne do przekazania, miał taki problem. Czasami potrafił przekazać głupotę, a czasami bardzo ważne informacje, myśląc, że to głupota. No dobrze, no to w takim razie będziemy musieli. No raczej będzie. No wpierw musimy jeszcze pójść na spotkanie, tak? O, zdecydowanie książę nie może zaczekać. To może to nasza... tę sprawę, Powinni. Że musimy tam. Że musimy tam pojechać.
Zatem wybieracie się do krakowskich katakumb, tak? Zdecydowanie. Tylko jeszcze to ciało wezmę po prostu do piwnicy, tam przełożę przez kratki, żeby tak... A, wejdę, sprawdzę coś z tym domem. Znaczy, a, tym może się zająć wasz sługa. Okej. Zdecydowanie. Dobrze, zatem wybieracie się. Wchodzicie do katakumb. Tam też widzicie kilku guli, które prawdopodobnie książęcy, które stoją i pilnują wejścia, by nikt niepowołany przypadkiem nie wchodził. Idąc dalej, chcesz zagrać przygodną kobietę? Idąc dalej widzicie kobietę, która leży pokłuta już przez prawdopodobnie większość gości. Jest to swojego rodzaju zwyczaj. Otóż książę zamawia kobietę, dziewicę, byś każdy, kto chce, mógł skosztować ją. Zasada jest taka, że ten, kto skosztuje ją ostatni i spowoduje wyssanie za dużo krwi, zajmuje się osobiście jej pochówkiem na cmentarzu centralnym w Krakowie. Ot taka książęca zabawa. No i dobrze wiecie, że wy również musicie wziąć w niej udział. Tym razem jednak troszeczkę was zaskoczyło, gdyż widzicie, że kobieta wcale nie jest zahipnotyzowana, wcale nie jest pod wpływem żadnej iluzji. Ona leży i patrzy na was. Jestem kobietą. Podchodzę do niej, gładzę ją po czole. Śpi, kochani, śpi. Nie gryźcie mnie, błagam. Jestem tylko kobietą. Teraz. Działa jej rozkaz? Spoglądam się po pomieszczeniu. Czy ktoś jeszcze tu jest? To nie jest pomieszczenie, to jest właściwie kanał taki dopływowy do jednej z większych komnat katakumb. I tam widzicie po prostu rozebraną do naga kobietę, która trzęsie się z zimna, jest pokłuta już zębami, no i właśnie krzyczy, prosi was o litość. Błagam! Już nie mogę więcej! Błagam! Niech mi ktoś pomoże! I chyba nie ma specjalnie nad czym dywagować. Czy ludzie myślą o krowach? To mówiąc, podchodzę do niej, głaszczę ją lekko po policzku i wpijam się w szyję. Nie jestem krową! Nie jestem krową! Och, zapewne jesteś butelką wina. Ja zaraz przyłożę usta do szyi. No i widzisz, że mdleje, gdy tylko zacząłeś z niej upijać krew. Spokojnie sączę, bardzo wolno, delektując się tym. I równocześnie z najwyższą ostrożnością, no bo kiedy ostatnio musiałem grzebać, wydałem na to całą grzywę. I poproszę o rzut 30. Jak ci to pójdzie? Jasne. I zaraz po tym kolejną osobę, która będzie również piła. 7-10. Bardzo dobrze. Ja podchodzę jako drugi. Również nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze żyje. No, już niedługo. Ja też mam rzucić. Jeżeli ją gryziesz. I również przeżyła. Zatem domyślam się, że idziecie dalej. Wchodzicie do jednej z większych katakumb właśnie pod rynkiem krakowskim. Tam widzicie mężczyznę stojącego na środku na podwyższeniu w szkarłatnym płaszczu. Król Edward, każdy go tu zna, to przedstawiciel klanu Brugia. Jest otoczony dwiema kobietami, które wiją się wokół niego jak zahipnotyzowane. Słodkie olejki różane, wonie krwi, wszystko się tutaj miesza. Jeżeli dobrze pamiętacie, to właśnie książę przed spożyciem kogokolwiek, a spożywa tylko i wyłącznie kobiety, zawsze każe im się wykąpać właśnie w olejku różanym. Ot taka jego fanaberia. Same katakumby, z tego co widzicie, pomieszczą około 20 wampirów i tyle się właśnie tutaj zebrało. Duże ceglane łuki obwieszone są latarniami. Widzicie, że taka gwara troszeczkę przycicha. Książę wstaje, chrząka.
Każdy wie, po co się tutaj zebraliśmy. Każdy też wie, iż dla społeczności zrobię naprawdę dużo. I nie zamierzam w przyszłości robić mniej. Mam jednak wrażenie, że komuś jest nie na rękę nasze osłabienie. Taugar zgłosił się na misję, mającą zażegnać konfliktowi. Mam jednak wrażenie, że ta misja zapoczątkowała tylko serię tragedii. Od 3 miesięcy niestety nie mam od niego żadnego kontaktu. Obiecał się przynajmniej raz miesięcznie kontaktować ze mną. Oczywiście z pewnością domyślacie się, że misja miała związek z lupinami, którzy panoszą się ostatnio tutaj nader to mocno. Mając lupinów na karku, udało nam się ostatnio jednego złapać. Ten też wyznał nam, iż wędruje tutaj aż z Dolnego Śląska. Za co? Jak? Mówił coś o krzykach trupów. Nie są to inteligentne zwierzęta. Mógł nie wiedzieć, co mówi. W każdym razie Taugar wybrał się tam, by zbadać, co tam się dzieje. A i zdobyć potężny artefakt do walki z lupinami od miejscowego maga, bądź miejscowych wampirów, którzy to z tamtymi lupinami z tamtych miejsc potrafią sobie radzić. A potrafią. Niestety, tak jak mówię, odpowiedzi żadnej nie ma, dlatego też szukam ochotników, którzy wsparliby misję Taugara, by zażegnać tutaj cały ten konflikt z lupinami. Oczywiście znaleźć taką broń, by ich w końcu pokonać, albo przynajmniej stąd wypędzić. Domyślam się, że chętnych nie będzie. Gdy tak rozglądacie się po całych tych katakumbach, rzeczywiście, no, częściej ludzie patrzą na te kolumny i te kobiety niż na samego księcia. Wiesz co? Ja bym chciał iść kawałek do przodu przed ten tłum. Tak. No, w ten sposób. No, ty wychodzisz. Wychodzę kawałek. Mhm. Dlatego też ze względu na to, że chętnych nie... Słucham. Drogi książę. Bądź pozdrowiony w całej swojej mądrości i potędze. W tym miejscu nie znajdziesz najprawdopodobniej nikogo, kto podjąć będzie chciał z własnej woli tej misji. Chociaż gdybyś zaproponował coś, co wynagrodziłoby ten trud, przecież dobrze wiesz, że nam trudno jest podróżować w ten czy inny sposób. Trudno jest wtapiać się w społeczeństwo, szczególnie kiedy na karku mamy bandę tych szczenion. Gdybyś zaproponował coś powiedzmy drogocennego, albo swoją łaskę w przypadku kolejnych lat naszej bytności, naszego wspólnego życia, jestem pewien, że nasza społeczność szybko wyłowiłaby chętny. Tak też miałem zamiar uczynić. Jak się zwiesz? Leopoldiusz. Poldiuszu, tak też właśnie miałem zamiar uczynić. Chciałem obiecać zezwolenie na polowanie, żerowanie na Kazimierzu. Wyłączne. Dla osoby, która rozwiąże sprawę. Nie ukrywam, że sam wielce się zaciekawiłem. Ostatnio na Śląsku wiele się dzieje, a i według mnie wiele dziać się jeszcze będzie. I chciałbym być tego beneficjentem. Gdybyś i tak zaproponował coś jeszcze, być może pozycję na twoim uświęconym dworze, by w obliczu twojego wielkiego majestatu wystąpić czegoś więcej niż bycia zwykłym szarym członkiem. Kiedy nawet i ja rzuciłbym się do przodu, by dokończyć misję. Jeżeli pozycja głównego łowczego ci przypada do gustu, otrzymasz ją. Nic więcej ci nie mogę zaproponować. Patrzę po reszcie naszej konfraterni. Przepraszam, koterii. A więc myślę, że tak spojrzę jeszcze na mojego tutaj towarzysza. Ja skinąłem głową. Ja również.
Dobrze. Wielce się cieszę zatem. Wyruszycie jutro. Pomogę wam przygotować transport w okolice Kłodzka. I dam wam kontakt do miejscowego księcia. Albo do jego potomka, gdyż... Otóż w Lubawii, przez Polaków nazywanej Lubawką, mieszka Joanna, jest bezpośrednim potomkiem księcia wrocławskiego. Uprzedzam, iż jest specyficzna, jeżeli chodzi o upodobania, gusta, i nigdy nie spotkałem tak narowczego Nosferatu. Ale wydaje mi się, że patrząc na takiego narowistego młodzieńca jak ciebie, który nie potrafi dotrzymać końca mojego wywodu, będzie odpowiednia do dysput. A właśnie, księciu, jeżeli mógłbym coś wtrącić, wiadomość od Taugara doszła do nas. Doszła? To czemu o niej nic nie wiem? No bo dostaliśmy ją dzisiaj i mieliśmy... Widzisz, że wstaje wkurzony. Wybart! Wybart! I wygania wszystkich. Widzisz, że tam bez słowa właściwie większość osób czmycha wręcz. Ucieka. Widzisz, że te dwie kobiety obok niego po prostu natychmiastowo zostały pozbawione głów. Nawet nie macie pojęcia kiedy. Nagle zapadła cisza. Zostaliście właściwie tylko wy oblani tą krwią. I poproszę tutaj test bestii, czy uda wam się wytrzymać, nie oblizując się. Czy poskromicie swoją wewnętrzną bestię? Czekaj, jak ja wybrałem bestię? To jest drogi, tak? Dokładnie tak. A jeżeli ja mam drogę bestię? No to... Wiesz, rzucaj po prostu. Jeżeli ktoś chce, to może albo rzucić na spryt, że chce się oblizać, nie chce z tym walczyć, ale po prostu chce, żeby nie zobaczył ktoś. Pamiętajcie, w wampirze możecie rzucać praktycznie na co chcecie. Musicie tylko powiedzieć mi, z czego korzystacie. I jak to robicie. Mhm. Tak, no. Ja zignorowałem całkowicie tą krew. Mhm. W sumie teraz nie wiem, co mam zrobić, bo to mechaniki za bardzo nie na tym jeszcze. Co właśnie mówię. Popatrz sobie na swoją kartę postaci. I jak się nazywasz? Roman. Roman, dobra. I zobacz, masz na przykład... to co możemy zrobić? Animalken. Czyli masz ten poskromienie bestii. Rzuć dwiema kośćmi. Plus inteligencja, to do 5 ma. Aha, czyli 5 mam rzucić? Dokładnie tak. Czyli 5 do 10. 5 do 10, okej. Okay. O kurwa. Chyba źle. Nie no, bardzo dobrze właśnie. Aha, bo nie wiem, im wyżej, tym lepiej, tak? To tak. Okej. Okay. Widzicie, że książę w końcu ochłonął troszeczkę. Patrzy się po was. Słucham. A więc, kontynuując... A więc mój drogi kuzyn nie potrafi trzymać języka za zębami. Ty już lepiej nic nie mów. Ten, co milczy, niech mówi. Co on tak milczy? A czemu mam... Panie, jestem onieśmielony twoim majestatem. Co mnie to obchodzi? Nie śmiałbym mówić. Co napisał? Kiedy napisał? Słyszysz mnie? Ja słyszałem tylko jednym uchem. Tak naprawdę nie wiem, co było w tym liście nawet. Nie potrzebujesz drugiego ucha, mówisz? Wejdź na żurnal i masz ten list. A, mam.
Więc widzisz, że podchodzi do ciebie, łapie cię za ucho. Tego nie potrzebujesz, czy drugiego? Czekaj, muszę odświeżyć ten list. Widzisz, że ściska go w palcach. Widzisz, że dwoma palcami go ściska, ale masz wrażenie, że zaraz ci je oderwie. Drugi książę, to chyba nie będzie potrzebne. Jego ucho nie będzie potrzebne, masz rację. Nie, pozbawianie go tegoż ucha. W końcu to my mamy ruszyć w tę niebezpieczną podróż. Strata sił na regenerowanie ucha nie pomoże nam w tej misji. Pomyśl o tym jako o stracie potencjalnego zysku. Miałeś nic nie mówić. Jak się nazywasz? Ty! I cię szarpie za ucho. Jak? Ja mi jest Daromir. Potrzebne ci ucho? Oczywiście. To mów. A panie, proszę. Proszę, uspokój się, panie. Mów! Oczywiście, daj mi tylko zebrać myśli, panie. Tak jakby tylko charyzma plus etykieta, niech się uspokoi. No, próbuj. Dziękuję panie. Tak, słuchaj. Cześć. Hej. Gotowałeś krasło. Widzisz, że patrzę na ciebie. O kurde. I ci wbija paznokcie w środek ucha. I w tą miękką tkankę, w małżowinę, czujesz, jak dwa palce się zagłębiły. No to niedobrze. Jeszcze raz pytam. Tym razem ostatni. Co napisał mistrz? Czy mamy ten list? Możemy mu to pokazać. No właśnie. Dlaczego ci sobie? Ja wyjmuję ten list. Panie, nie lepiej go osobiście przeczytać, bo osobiście. Widzę, że majestat... Na rany Jezusa! To wy nie mówiliście, że macie go przy sobie? Widzisz, że zabiera go. Tobie z dłoni. Nie pytał pan. Czyta. Rzuca na ziemię. Ja go szybko zbieram. No, tłumaczcie mi, o co w nim chodzi? Nic nie rozumiem. Mój księciu, że napisał go... Czyli chcecie mi powiedzieć, że Taugar mi nie ufa? Nie. Nie o to chodzi. Jak to? Napisał, że... Że macie sobie ocenić samodzielnie sytuację, czyli mi nie ufa, tak? Nie. Księciu, właśnie chodzi o to, że dzisiaj, kiedy został dostarczony nam ten list przez jednego z bydła, doszło do pewnej nietypowej sytuacji. Ktoś majstrował przy jego pamięci i to nie był wampir. I też był przebrany za posłańca. Ktoś majstrował przy jego pamięci. I on dostarczył ten list. To jest... Kręcisz. Nie? Majstrował przy... pamięci posłańca, ale on nie był posłańcem, więc skąd wiecie, kto majstrował przy jego pamięci? Z tego powodu, że my zaczęliśmy majstrować przy jego pamięci i doszliśmy do tego, że obraz, który został przełożony, co on widział, kiedy został mu wręczony ten list, został zmodyfikowany. Ale to tak? Widzisz, że tak mu opowiadasz, wyjmuje palce z ucha waszego towarzysza i je oblizuje. Więc Daromirze, tak było? Niestety, według mnie jego pamięć nie została zmodyfikowana. Tak opadam na kolana i łapię się do po ucho. Czyli? Nie, po prostu ktoś zablokował jego pamięć, tak żebyśmy nie mogli nic nie ruszyć. Nie mogliśmy ruszyć jego... Ja nie mogłem jego ruszyć, wspomnieć. Dobrze, zatem kolejne nocy wyruszacie. Dziwne sztuczki. Nie znam tych sztuczek. Wyruszacie. Powiedzcie mi, dokąd mam tylko wam zamówić powóz. A gdzie jest ta drogi panie, wnuczka? Wnuczka jest w Lubawce. Mówiłem wam. I jak zatem... książę łaskawie spojrzał na listę, też wie, że w liście też jest Lubawka. Tak.
wymienione, więc jest to miejsce konkretnie zaznaczone i tam możliwe, że dowiemy się coś więcej na temat śledztwa naszego mistrza. Rozumiem. Dobrze. Widzisz, że nadgryza sobie palec. Dosłownie 2-3 krople rozciera na paliczkach i przykłada do ucha Daromira. Co się dzieje? Widzisz, że ucho się zrasta. To dosyć szybko, ale strasznie boleśnie. Wręcz jakby cię parzyło. Daromirze! Słucham. Słucham, panie. Dobrze, że słuchasz. Bo od tego masz dwoje uszu. A teraz idź ze swoimi uszami i nie wracaj, dopóki nie będziesz miał porządnych informacji albo broni przeciw lupinom. Dobrze. Czym prędzej wstaję, ukłaniam się. Jutro, zaraz po zachodzie słońca, przy bramie wschodniej macie się zjawić i stamtąd kareca oznaczona dużym białym lwem w koronie z dwoma ogonami ruszy z waszymi kuframi. Możecie wziąć po jednym słudze bądź jednym gulu. Tyle tylko o tym mnie wcześniej poinformować. Zatem słucham. Teraz jest to wcześniej. Czyli w sumie ile mamy tych, że tak zapytam, out of character? Każdy z was po jednym. Muszę mi zaplanować sługę wcześniej. Ja nie mam. Znaczy, każdy z was musi mieć jednego. Jakiegoś sługę, kogoś z rodziny, kto nie został przemieniony. Ze mną wyruszy mój sługa, przyjaciel z opactwa mnich. Ze mną wyruszy mój sługa, Szrangler. Będzie odpowiedni. Ze mną moja wnuczka i sługa. Dobrze. Już wyciągnął pergamin, zapisał. Zostanie to dostarczone do Gniewomira. To jest arcyksiąża wrocławski. Szuja, jakich mało. Oj, wredny skurczybyk. Ale będziecie mieli pozwolenie na jego terenie również tych słuchów używać. A polować? Polować również. Jednak według wytycznych Joanny. Świetnie, świetnie. Dobrze, ruszajcie. Co tu się rozglądacie? Zatem sukurs mistrzowi, panowie. Jeszcze jeden głęboki ukłon i odchodzę. O, oczywiście, ukłon obowiązkowo. Przy okazji chciałbym zobaczyć, czy ta naga kobieta nadal tam leży. I czy jeszcze żyje. Nagiej kobiety nie ma, jak wychodzicie. Mam nadzieję, że się... znaczy... No i tak właściwie cała noc praktycznie wam zeszła na tym cudownym zebraniu i powrocie później do domu. Czy jakieś rzeczy jeszcze przed wyruszeniem ze swoimi bagażami chcecie załatwić? Ja będę miał później jedno mechaniczne pytanie, ale to już nie teraz. Czy coś do załatwienia? Jeszcze mi coś nie przychodzi do głowy. Jeżeli mieliśmy jakieś kontakty na miejscu z jakimiś naszymi pomocnikami, jakieś interesy, które załatwiliśmy, cokolwiek takiego, żeby się nagle nie okazało, że my wyjeżdżamy bez słowa i wszyscy będą nas szukać, czy będą węszyć dookoła nas, to coś takiego pozamykać, żeby nie było problemu, że ktoś nas szuka i się dowie nie tego, co powinien. Tak. Po prostu plecy na miejscu. Jasne. Dzisiaj, w razie czego tak nomenklaturalnie, mamy 6 stycznia. Wyruszacie następnego dnia. Idziecie na wskazane miejsce i rzeczywiście czeka powóz, a właściwie 3 powozy, kilka trumien, masa szpargałów
i kilka płaczek, które zostały wynajęte. Podróż rzeczywiście została naprawdę ładnie przygotowana. Pakujecie swoje skrzynie. I poprosiłbym to o rzut na inteligencję każdego z was. Samą? Samą, czystą. Dobra. Aha, na inteligencję. Czyli jak mam 3, to 3 razy rzucam? To 3 kośćmi rzucasz, dokładnie. Okej. Okay. 7, 6, 5. Mhm. No, Podjuszu, zauważasz, że rzeczywiście to ta kareca bez większego problemu. Daromirze, Romanie, liczycie tak swoje kufry i za nic wam się to nie zgadza, gdyż za każdym razem wychodzi o jeden więcej. Jeden z nich, piękny, dębowy, ciężki, jest już zapakowany na wozie. Jest jeden więcej kufer. Świetnie. Czy jest coś na nim, jakiś znak? Nie, nie. Nie ma żadnego oznaczenia. A pytam się woźnicy, co to może być. Woźnica wychodzi. O, panie, jakiś mężczyzna dostarczył, mówił, że to wasze. Aha. Co jest? O co chodzi? Mamy dodatkowy bagaż. Dodatkowy? Nie powinno być. Chociaż może powinien. Sprawdźmy. Jedną skrzynię. No i otwieracie bez problemu. Nie była zamknięta. W środku uderza w was zapach zgnilizny, gnijącego ciała, krwi, lepkiej, zwierzęcej. Widzicie podświartowanego wilka. W środku, Daromirze, zauważasz herb świdnicy. Jednak nic więcej. Żadnego liściku, żadnej informacji. Ale jak namalowany ten herb, czy gdzie? Jest wypalony na skrzyniach, jakoby własność miasta. Co to może być? Jakieś żarty? Żarty nie śmierdzą trupem i nie pakuje się ich do skrzyń. To jest wilk zwykły, tak? Tak, to jest zwykły wilk. Z tym, że martwy, już gnijący. Ja bym rzucił z okultyzmu sprawdzić, to znaczy, czy nie jest przypadkiem wilkołak w jakiejś innej formie. Nie, nie, to jest typowy wilk, to nie jest wilkołak. Wilkołak, jak zabijesz, to zmienia się w wilka. Sprawdzę drugą skrzynię. Znaczy, jedna była tego. Jedna więcej była. Reszta jest jedna. Wasze. Mhm. Dziwne. A jak wygląda ten człowiek? Panie, tak nijak wyglądał. Jak taki miał twarz pospolitego łajdaka, ale porządny. Z twarzy podobny do nikogo, tak? Jakby pan go widział? Świetnie. Może... Miał chyba jakieś włosy. I oczy. Mhm. No, niewielu miał i oczy. Ale taki ani gruby, ani chudy taki. O, jeszcze lepiej. Mam pytanie do mistrza, auto charakter. Na co się rzuca, żebym na przykład mu przejrzał to, co on widział? To wiesz co? To jest sługa waszego księcia. Aha. I chcąc grzebać w jego pamięci, to jest takie... Fopa. No, fopa to mało powiedziane. Za gorsze fopa wasz książę potrafił wydubać oczy, czy przypalić komuś na wylot ciała. Nie, tylko pytam. Konsekwencje znam, tylko chodzi mi, z czego to się bierze. Znaczy, kwestia czy możesz w ogóle. Manipulacja? Kwestia czy możesz w ogóle. Bo to pod co podchodzi? No to jest chyba druga czy trzecia kropka w dominacji. Dokładnie tak. Ja mam drugą kropkę. No dobrze, no... Dasz mi takiego kwestia. Ale czy on nie ściemnia przypadkiem? Wiesz co? On nie ściemnia. On jest... On wie, że wam, ani księciu, to nie ma co kłamać, bo...
On dobrze wie, czym mogą się skończyć kłamstwa, niesubordynacje, czy nawet jakieś krzywe uśmiechy. Może powinniśmy to z kimś skonsultować, no bo nie wiemy, co to jest, tak? Nie wiemy, czy mamy to zostawić, gdzie to zostawić, cokolwiek. Zresztą, nie jesteśmy kurierami. Raczej bardziej mi wygląda na znak. No właśnie. Może to dar jakiś? Trup. Naprawdę. No właśnie. Panowie, mistrz powiedział, byśmy wyruszali niezwłocznie. Skrzynię albo zostawmy, albo bierzmy. Weźmy ją, może później jeszcze ją obadamy. Świetnie. No widzisz, że ją wkłada i ruszacie. Wyjeżdżacie zachodnią bramą z Krakowa. Przejeżdżacie przez całe miasto. Gdy właściwie słońce zaszło jakiś czas temu, zachodni trakt z Krakowa zawsze był uczęszczany. Zawsze było na nim masa osób. Każdorazowo, raz po raz, kupcy, zwykli ludzie, gdy zmierzch ich zastał w mieście, szybko czmychali do swoich osad, do miasteczek pod miastem czy do wsi. Tym razem jednak nikogo nie widzicie. Jest kompletna cisza, kompletna pustka. Gdy wyjechaliście za rogatki miasta, nie słychać żywej duszy. Coś ewidentnie jest nie tak, ale powóz jedzie. W momencie, kiedy zaczęliście się nasłuchiwać, rozglądać, baczniej zauważać, skąd to ta dziwna cisza wynika, widzicie jeźdźca. Jeden po drugim mknie w waszym kierunku. Zbliżają się raz po raz. Słyszycie tupot koni? Nie, zaraz. To nie są konie. To nie jest koń. To nie ma jeźdźca. To coś biegnie na was na czterech łapach. Jest ogromne, wielkie niczym koń, jednak szersze w barach, bardziej włochate. Domyślacie się powoli, co to jest. Są jakieś 20 metrów. Są jakieś 20, może 50 metrów przed wami, gdy latarnie powoli z waszych karec je oświetliły. Widzicie, że biegną wprost na was. Słucham, co robicie? Tak zapytam, czy mam broń przy sobie? To jest skurwiel junior, którego nie pokonę. Domyślnie, skoro nie mówiliście mi, że macie przy sobie, macie w kufrze. Aha. Ja i tak nie mam. Dobra, dopadam do woźnicy. Widzisz, że woźnica przerażony. Lupini są przed nami, tak? Przed wami i biegną wprost na was. Dobra. A jak wygląda droga po bokach? To jest droga przez las. Nie ma przez las, czyli na bok las. Trudna decyzja. Czas leci. 20 metrów. Są coraz bliżej. Dobra. Włośnica, mówisz, przerażony. Łapię z tego zalejce. I co? Staram się wyminąć na najwyczajniej świecie, bo na bok nie skręcę. Nie zdążę wyhamować i pychać w drugą stronę, bo mnie dopadną. Co najwyżej mogę spróbować zrobić tak, żeby jak to mi kolizyjnie się z nimi zderzyć, tak? Mhm. Zatem wyminąć ich po prostu. Starasz się ich wymijąć, zjeżdżasz na jeden bok. Widzisz, że one jakby to zrozumiały i same przesuwają się na bok drugi. Przebiegają obok waszego dyliżansu. I mkną dalej. Nie chciały was zaatakować. Nie biegły na was. One przed czymś uciekały. Gdy jedziecie dalej, zdajesz sobie sprawę, że były przerażone. Widzisz ślady krwi. Coś ich zaatakowało. I widzisz truchło martwego mężczyzny. Skąd wiesz, że to mężczyzna? Otóż na drodze została praktycznie tylko głowa. Reszta ciała jest ciężka do zidentyfikowania. Czy to ręce, czy to nogi, jest krwawa miazga. Coś autentycznie zmiażdżyło go, roztarło po trakcie. Zatrzymujecie się? Jedziecie dalej? Ja mam
To może być w pobliżu, nie ma co kusić los. Trzeba chyba szybciej zjechać. Ja wiem, że się tylko wyjął broń z kufra. Ten, wyjmujesz szablę, tak? Zapewne, miecz? Jako raczej Niemiec to miecz. Półtororęczny. Dobra. Wyjmujesz go, wkładasz go do powozu. Jedziecie dalej. Po dwóch, trzech minutach słyszycie z każdej możliwej strony wyliczankę. Po niemiecku. 1, 2, 3, gąska. 3, 4, 5, kamyczek. 5, 6, 7, rzeczka. I tak w kółko przez parę minut. Po czym wyjeżdżacie z lasu i cała ta wyliczanka mija, rozpływa się. Staje się jakimś takim ciężkim, nieprzyjemnym wspomnieniem. Ale czy to było słychać normalnie fizycznie, tak? Czy słychać było, czy nie wiem, czy jakaś forma, nie wiem. Było słychać. Coś naturalnego. Było słychać. Jak? Ciężko powiedzieć. Zdawać się mogło, że dźwięk dobiegał dwojnako. Raz z twojej głowy, raz z zewnątrz. Przez chwilę nawet wydawało się, że któryś z twoich towarzyszy to śpiewa. Albo woźnica. Wyjeżdżacie z lasu. Ta myśl o tej piosence jeszcze długo gdzieś tam pobrzmiewała wam w głowie. Jechaliście resztę drogi całkiem spokojnie. Śląskie miasteczka w nocy raczyły was ciepłą krwią, a za dnia spoczywaliście w swych trumnach i jechaliście. Bez większego problemu, bez żadnych zatargów. Po trzech tygodniach dojeżdżacie do Lubawki. Miasto widzicie otoczone niewielkim murem, niewielki rów. Powoli zaczyna zbliżać się zachód słońca i tak też właśnie wjeżdżacie do miasta. Wraz z ostatnimi powozami, które z traktu przed zmierzchiem trafiają tutaj. Co ważne, samo miasto jest w dolinie, w tak zwanej bramie. Otóż po lewej i po prawej stronie są góry. Góry dosyć wysokie i pomimo tego, że dzień jeszcze się nie skończył, miasto już jest pokryte mrokiem, a ostatnie promienie słońca smrygają gdzieś tam chmury, nie sprawiając dla was już żadnego kłopotu. Wjeżdżacie do Lubawki. Tam też widzicie spore zamieszanie. Dużo osób stoi obok kościoła. Rozprawiają o czymś. W samej Lubawce uświadczyć możecie trzy karczmy. Jeden zajazd dla Czechów, gdyż dumną nazwę nosi Złota Pipetka. No i masa innych karczemek, bardziej takich szemranych. Wy macie wynajęte jedną z kamienic naprzeciwko rynku i ratusza, który na nim to się znajduje. Sługowie wkładają tam wasze rzeczy. Gdy tylko wychodzicie z karocy, podbiega do was chłopczyk, który patrzy się. O, witam! Z daleka jesteście? Potrzebujecie czegoś? A cóż możesz nam zaproponować, drogi chłopcze? Uśmiecham się do niego lekko. Ja to jestem takim popychadłem miejscowym. Wiecie, taki co tam nic nie znaczy, a dużo może załatwić. Jak coś chcecie, potrzebujecie, to ja wiem od kogo kupić. Interesujące. Mów dalej. A czego szukacie? Kogo szukacie? Czego potrzebujecie? Wiesz co? Słyszałeś być może o destylarni pod lwem? Albo innej rozlewni? Pod lwem. Czy ta nazwa coś ci mówi? A, pod lwem? A to była apteka taka tutaj kiedyś. Była. O. Fabio. A gdzie była? Gdzie była ta apteka? W
bierze cię za rękę. O, ale pan zmarzł! O, bo to tak jest! I kogo wziął za rękę? Słucham? I kogo wziął? Tutaj Daromira wziął za rękę. Ale pan zmarzł! Tak to jest zimą, a pan jeszcze rękawic nie ma! No jak się modlisz, no to nie możesz mieć rękawic. A, pan jest księdzem! Jestem mnichem. Tak więc prowadź nas do tej apteki może. Oj, tylko poczekaj chwilę, zostawimy rzeczy. Pokazuję wam, właściwie za rogiem jest ta apteka. Widzicie powybijane okna, spalony budynek. O, tutaj jest! Czy była! Adam, o panie, to trzeba by mojego wujka zapytać. On mówi, że jestem za mały gówniarz na takie dysputy. O, czyli nie wiesz, co stało się z tą... No. Wiem, tylko nie rozumiem. To powiedz. No to mów. No, bo... Tam mieszkał kiedyś taki pan i on takie jakby lekarstwa miał i okazało się, że słuchał diabłów i ksiądz powiedział, że trzeba oczyścić i oczyścili. O, oczyścili ogniem i mieczem, jak widzę. Nie, nie! Tylko ogniem! A dawno to było? Ano latem zeszłego roku. Kojarzysz, jak się nazywał ten, co aptekę prowadził? Ptekarz! Jak go mówili, albo jak zmiany nosił? Pan ptekarz! Twarzy podobny do nikogo, ani chudy, ani gruby, z oczami i włosami, tak? Nie, nie! Chudy, ale taki... Miał taki... nos jak Baba Jaga, taki krzywy. Bo połamał sobie kiedyś nos, jak był mały. A co się z nim stało po tym oczyszczeniu? Przeżył? Go chyba nie było, jak czyścili. A wrócił? No chyba nie, bo chyba by sobie okno naprawił. Aha. Ja bym sobie naprawił takie okno, bo znam takiego rzemieślnika, który okna by naprawił. Jakbyście mieli popsute okna, to tam Jan z Głównej, ta ulica, którą na Czechy można, to on wam okna naprawi. Jest... śmuszarzem. O którym oknie mówisz? To... No, jakby nie, się nie wam zepsuło okno. Czy cała apteka się spaliła, czy nie wiem, co on o tym oknie mówi? Znaczy, patrzysz na tą aptekę i ona jest doszczętnie spalona. Powybijane są okna. I on wam tłumaczy, że... Czyli on mieszka... No tak. No i ten pan ptekarz to... A jak chcecie informacji, to może moja mama wam sprzeda? Sprzeda? Tak! Moja mama tam za miedziaki sprzedaje. Świetnie. Powiedz mi, drogie dziecko, gdzie mieszkasz? On tam pokazuje ci... tam to jest taka, do końca tej uliczki jest taki domek i on się Śliskie Uda nazywa. O, bardzo adekwatna nazwa. I moja mama to Pysta jest. Kto? Pysta! Pysta. Świetnie. Dziękuję ci bardzo za pomoc. A teraz już zmykaj. On tak patrzy, wyciąga rączkę. Podaję mu tam miedziaka. Miedziaka? O, pady! O, tak patrzy. O, a skąd taki miedziak? Tam widzisz, że jest odbity po prostu herb Krakowa na odwrocie. Z kopalni miedzi. Wy jesteście z kopalni?
No, pewnie, z kopalni. A, moja mama mówiła, że mnichy w górach mieszkają, a nie w kopalniach. No, to widzisz. Kopalnie nie mówi, że kopalnie kopią górnicy. Jak górnik, to w górach. Już tak zamyślił się. To ma sens, nie? No. No. To góry są z kopalni? Nie myśl nad tym, bo cię głowa rozboli, drogi chłopcze. Ej, już mnie podjął, tego zimna. Jest. Dobra, ja idę. I widzisz, że włożył sobie miedziaka za pazuchę i skacze wesoło. Świetnie, włożyć sobie. Pora sprawdzić tę aptekę. Też nie musi pochodzić ta fiola, której pisał ten nierozgarnięty ghoul. Medykament. Może coś jeszcze zostało. O tym mówię. No i zresztą, podchodzicie do apteki, widzicie, że jest rozszabrowana. Tam nawet deski, widzicie te, które były bardziej przydatne do użytku, niespalone w całości, to też zostały powyjmowane. Cegły kradli, jak szpędzi. Tak, żebyś wiedział, tam gdzie były cegły, takie, gdzie się dało je wyjąć, i to też zabrali. Wszystko. Widzisz, co tam było można, to tam po prostu zostały autentycznie jakieś takie połamane kamienie, jakieś takie belki, takie, które właściwie ani to wziąć za dużo, żeby zabrać, żeby nikt nie zobaczył, a... Widać, że to polska apteka. Widać, jest piwnica tutaj? Nie, piwnicy nie ma. No to chodzę i ostukuję podłogę, może jest jakieś ukryte wejście. Wiesz co? Nie widzisz, żeby tu było. To jest na kamiennym takim podłożu. To nie jest żadna podmurówka. W takich budynkach po prostu przeważnie nie ma piwnic. Ja bym się zainstalował tutaj, określę, zakwaterował. O, ładniej. W zniszczonej aptece? Nie, w naszej kamienicy. A... jutro udało się do tej naszego kontaktu, tej kobiety. Jaka jest pora nocy w ogóle? Wiesz co, dopiero przyjechaliście. No bo co, właśnie. Jeszcze nie zaszło całkiem słońce, jeszcze widać gdzieś tam po górach, że się ciągnie jego cień. Noc się jeszcze na dobrą sprawę nie zaczęła, dobrze? Zakontrolować i porozmawiać z tą kobietą. O to się nie martw. Jeszcze pewnie zdążymy wplątać się w jakieś kłopoty. Trzymajcie język za zębami. O takich rzeczach nie mówi się, księciu. Gdy tak rozglądacie się po rynku, widzicie piekarnię, która się zamyka, widzicie firmę przewozową, złamana kućka. No ogólnie zakład kowala, jakieś takie przędzarskie, masa takich faktorii, najlepszy len z Kamiennej Góry i zakład kamieniarski. Wszyscy powoli gdzieś tam kończą swoją pracę. Ludzie przy kościele, kończąc wysłuchiwać kościelnych tutaj ogłoszeń, również się rozchodzą i patrzą się tak na was, co tam stoicie. Ja biorę swojego mnicha, no i idę do kościoła. Może zapytam się coś księdza o to. W końcu on chyba maczał w tym palce, że spalili tą aptekę, tak? No i idziesz do kościoła. Przed kościołem jeszcze kilkanaście kroków widzisz właśnie tęgiego mężczyznę, który stoi, trzyma ręce na brzuchu, zadowolony. Szczęść Boże, proszę księdza. Ooo, szczęść, szczęść! O, co to moja owieczko? Jesteśmy mnichami, tutaj akurat podróżujemy do świętych miejsc. O, toż to pewnie do Krzeszowa zmierzacie. Oczywiście, jak najbardziej. O, toż dobrze się składa, bo to kamień maryjny został odnaleziony na nowo.
No co cudownie, coś dobrego chociaż się stało. A no tak, czasach, drogi panie, 3 tygodnie temu kamień maryjny świętego będziemy mieli z tych ziem. No cóż, to po prostu płakać mi się chce. Tyle dobroci w tak wczesnej porze roku. Kamień maryjny, a gdzie on został znaleziony? Och, podczas budowy kościoła, toż to cud, cud, panie. A i wczoraj, jakżem się modlił, to że Maryjka łezkę uroniła w moim kierunku. To żem ją wziął, wytarł tomże tutaj chusteczką i cię pokazuje taką szmatę, rozwija. Toś to, panie, klęknij i całuj, łez Maryjna uroniona. O Boże, robię to. A tyle herezji poza tym, tyle herezji. Co z tym aptekarzem było nie tak? On taki, jakby wytrącony z kontekstu. Z jakim aptekarzem? No z tym, co ostatniego lata spaliliście. O, to już z 2 lata temu było, jakże dobrze pamiętam. W roku pańskim 1412 latem. O, toż to szuja była. Jan Petkowicz. Ja, że tu dziada pamiętam. Wszystkie dziewki w okolicy plugawił. Do spółkowania z diabłem namawiał. Okropny, okropny. A i w chłopcach nie przebierał. Takie rzeczy. Czy zostały jakieś może notatki po nim, albo coś? Jak to wszystko żeśmy spalili! Wszystko! On... Jażem Michowi powiem, jak brak bratu, jażem odkrył strumyczek. Wypływa tam spod kruczych skał. I żem mówił każdemu, nie chodźcie do tego znachora. Do strumyczka idźcie obmyć twarz, to będziecie zdrowi. A nie, ludzie chodzili, później się rodziły. Panie, rude dziecko się urodziło. A Jan to jaki był? Rudy był? Nie, czarne włosy miał, ale od tego jego specyfiku. Herezja totalna, plugawstwo totalne. A gdzie on teraz przebywa? Do Gostkowa uciekł. Tak tam mówią, ja to tam nie wiem. I tam go ten, jak to tam zowią, biały dziad młynarski go uciukał. A i dobrze dziadowi jednemu. A i dobrze. Widać, że takiemu to nawet czarty nie pomogą. Oczywiście, jak robisz sobie. Taka była wola pana. A, była! Dobra, mówiłeś jeszcze o uzdrowicielu. Teraz on tutaj leczy ludzi, tak? Jaki uzdrowiciel? Nie, mówiłeś coś. Święta woda z kruczych skał wypływa. Jażem ją, wbijając krzyż w ziemię, wywołał. O panie, błogosławiony to bądź. A, żebyś pan wiedział, a ostatnio to w Marciszowie to mleko skisło w wymionach krowom. Takie to tam spółkują z diabłem. Oj, proszą się ludzie o pomstę. A proszą się, a te śliskie uda, to żem też bym spalił. No ale kilku owieczek bożych też tam mieszka, to się opiekować nimi też muszę. A cóż to za budynek, co to jest za miejsce, śliskie uda? Toż to szatański przybytek. Ja żem jako kaznodzieja nie chcę, a muszę tam chodzić. Nawracać. A tak, bracie, żebyś wiedział. A pyste nawracałeś? Toż to grzesznica, no! Ile razy ze mną nawrócił? Na lewo, na prawo i nic? Oj, może ja powinienem spróbować. Ale... nie ma co tam ten... zbytnio jej tam przewracać. Się nie da. No, dziękuję.
Dziękuję bardzo, życzę... Proszę, nikt niech pamięta, że tutaj moje statko, ja tutaj obracam i nawracam. Będę miał na uwadze, dziękuję. Księże proboszczu, ksiądz pewnie wie, a gdzie udał się ten heretyk? Ja że mówił, no. Do Gostkowa, tam go, że ten młyński dziad biały upłucił, pukał go tam. Zabił go? A gdzie tam zabił? Jedni to mówią, że go tam... W dół kloaczny go, tak, że go przepychał, że mu dwie dziury w brzuchu zrobił. Tak to się kończy spółkowanie z diabłem. Diabelskie nasienie w mężczyznę wpuścić. Toż to wiadomo, że herezja. I dziury w brzuchu się robią. Sodomia? O! Jak daleko? Mało powiedziane! Cieszym, żeś mówił? Jak daleko jest Gostków stąd? Jakiś taki herlawy głosik masz! No przepraszam, więcej się modlę. Nie wieści bym rzekł! Modlę się w ciszy. Jak chcesz, to przyjdź do mnie! Niedawno zerwałem. Pomodlę się z tobą w ciszy! Dziękuję. Widzisz, że tak kładzie ci rękę na ramieniu, tak głaska. Każdą zbłąkaną duszyczkę potrafię ogrzać. Ja, że mnie z tych, co tam... że mężczyzna to nie pomogę. O nie, odsuwam się od niego. Także jak tam mówił, u mnie na plebanii to zawsze drzwi otwarte dla takich gości szanownych. A dziękujemy, księże proboszczu, ale udać się w drogę, musimy. Przepraszam. A, raz to, że taki chłoptaj z Lombardii do mnie zawitał. Takich mnie cudów językiem nauczył? Ich tamtejszy język to inny. Nie to, co u nas. Jakby wam zimno w waszych izbach było. To wskazuje. Otóż to na tej górze to plebania moja. Poza murami, z dala od miasta, toż to jakbyśmy nawet i głośno się modlili, nikt nasłuchiwać nie będzie. Ja odchodzę. Już jestem, przepraszam. No. My nie skorzystamy. Chyba. Nie, raczej nie. To, żeście sobie z księżółkiem pogadali. No i tak macha wam na odchodne, taki trochę zawiedzony. Ale już wiem, gdzie udał się aptekarz. Dobrze. Może powinniśmy to wszystko podsumować na razie, co mamy. No, aptekarz uciekł do Gostkowa i tam z młynarzem coś kręci. Ja tam byłem przekonany, że on nie żyje, ale co, w końcu przeżył czy nie przeżył? Znaczy w dół kloaczny go bodział z tego, co tutaj proboszcz mówi. Rozumiem. Uciukał go. W czasie, kiedy oni rozmawiali z proboszczem, ja się zajmowałem na zwyczajnym świecie tymi bagażami na tym i tak dalej. Pilno nazerowałem, żeby na pewno służba odpowiednio zrobiła. Jasne. Dobrze, więc... No to myślę... do Gostkowa, do młyna jedziemy, żeby porozmawiać z tym... Ja bym udał się do naszej tutaj... że tak to określę... znajomej, od księcia poleconej, co byśmy byli pouczeni, jak mamy się zachować na tych ziemiach. Pamiętajmy, że my jesteśmy tu obcy. To prawda. Działać też nie można bez więcej informacji. Znajomość naszej etykiety. Pierwsze, co zrobimy przychodząc, to powinniśmy zameldować się u tutejszych. Wedle niepisanej zasady jedna noc przysługuje nam jedynie, dopóki nie przyjdziemy spotkać się z lokalnymi.
braćmi i siostrami. I tak gdy jak sobie rozmawiacie przy tym powozie, który powoli gdzieś tam dostaje, już będzie odprowadzony, widzicie, że otwiera się brama. Wjeżdża kobieta, ubrana w dziwne czarne skóry. Pomimo tego, że jest bardzo zimno, widzicie, że nadto eksponuje swoje ciało. Widzicie czarne włosy. Na dobrą sprawę gdzieś koło 20 lat. Bystre spojrzenie, jednak twarz zdaje się wam jakaś taka dziwna, lekko zezwierzęciała. O, czyżby to nie była mowa? Pasuje to. Widzicie, że ludzie przed nią się kłaniają. Ona wyjmuje i rzuca srebrnymi monetami w tłum. No, to już w ogóle dziwne. Widzicie, że dziewki, gdy rzuca w nie monety, robi jakiś taki dziwny gest dłonią obok piersi, a tej ukazują swój biust. Widzicie, że gawiedź wielce rozbawiona, ksiądz tak niby zgorszony, ale tak popatrzy dla pewności, tak jedno oko zakrywa, ale drugim byt, widzicie, tam bacznie patrzy. Zło dobrem zwycięży. No i widzicie, że tak przejeżdża przez tłum i podjeżdża do was. Staje, zatrzymuje konia. To wy, domyślam się, mieliście tutaj przyjechać. Bądź pozdrowiona, szlachetna pani. Zgadza się. Najchętniej chodzi o nas. Leopold już. Mówię, czekając, aż wyciągnie rękę. Że nie wyciąga. Okej, zatem ja również nie wyciągam. Nie przesuwa wypada. Wzrok na Romana. Przedstawcie się, drodzy krewniacy. Jestem Daromir. Szczerze miło poznać. Gdy to usłyszała, zeskoczyła z konia, przycisnęła cię właściwie natychmiastowo do kamienicy i ugryzła cię w ucho, w te same, które zranił ci niedawno książę. O, unik. Co dziwne, zrobiła to bardzo szybko. O wiele szybciej, niż wskazywałoby według ciebie jej domniemane pokolenie. Nie zdążyłeś praktycznie w ogóle zareagować. Widzisz, że upiła z ciebie trochę krwi, po czym odstawiła. To jest obiecane mi zapłata od Edwarda Monastyrskiego, księcia krakowskiego, w zamian za ugoszczenie was. No cudownie, często mi się. Ja rozglądam się, wiesz, dookoła, po ludziach. Czy przypadkiem ktoś tego nie widzi? Nie. Ludzie są zajęci podnoszeniem srebra. Właściwie kilka grzywien upuściła. To jest naprawdę... Zdawać by się mogło, że aż nadto na rozrzucenie po ziemi. Jeżeli coś leży w okolicy, to właściwie odkupuję dalej. Nie mam zamiaru się z pospólstwem mieszać. Jeżeli byśmy mogli prosić, to może wyjdziemy do środka. Dobrze. Tam możemy się gryźć do woli. Byle nie mnie. Czyli pozostałych też mogę? Każdy odpowiada za siebie. Mam pytanie, on jest Nosferatu, tak? Dokładnie. Aha. Ale daleko jej do typowego Nosferatu, może tak? Ale co, ona chodzi z odsłonioną twarzą ogólnie? Jeszcze raz? Czy ona chodzi z odsłoniętą twarzą? Wszystko oczywiście. Ona wbrew pozorom jest bardzo ładna. Aż... Nosferatu nie muszą być zniekształceni, ale zawsze towarzyszy im taka straszliwa, okropna aura. O dziwo, ani nie jest brzydka, ani nie śmierdzi, jakby to często przez Nosferatu mogło być. Jedynie co widzicie, jej twarz, jak tak się przyglądacie, jest urodziwa, jednak w dziwny sposób przypomina nietoperza. Jest bardziej
wysmukła, bardziej ryjkowata niż zwykła twarz. W sumie ma trochę mordkę jak szczurek, bo nie to powiem, że mają te, no tak. To są latające szczury. No, coś w tym jest. Zatem gdzież nasza izba? Kamienica, z tego co... Widzisz, że tak rozgląda się. Z tego co wiem, cała kamienica jest wasza. O, jest dużo miejsc do wypróbowania. Świetnie. Zatem, co was tu sprowadza? Bo wasz książę nie raczył tego powiedzieć w swym liście. Jedynie, że macie nieważne sprawy do załatwienia. Szukamy naszego przyjaciela. O, a któż to taki? O, wątpię, by zainteresowało to ciebie, Joanno. Mnie nie, ale być może znam kogoś, kogo zainteresowało. Jeżeli to spokrewniony, z pewnością Gniewomir wie co nieco. No, cóż. Zatem słucham, kogo szukacie? Nie jest to rozmowa na teraz, a już na pewno... Nie właśnie jest to rozmowa na teraz. Teraz zadam pytanie. A wy jesteście gośćmi u mnie. Zdecydowanie, jednak... Zatem słucham, kogo szukacie? Spokrewniony. Daromirze, kogo szukacie? Ja szukam teraz chwili spokoju na modlitwę. O, Daromir musi się... Daromirze, zadałem ci pytanie. Kogo szukacie? Może, żeby tym razem nie oko. Nieładnie jest mieć tajemnice. A tym bardziej takie, które kogoś ciekawią. Aż w tym... ciekawi. Pani, ale nie powinniśmy rozmawiać na takie tematy naprawdę na zewnątrz. Jesteśmy już w kamienicy. Jesteśmy już w środku. Tak, jesteśmy już w środku. Okej, i jak z wnętrzem wygląda? Dwupiętrowa, trzypiętrowa, jednopiętrowa, to jak jest wygląda? Dwupiętrowa, ładna kamienica, szykowna, gustownie urządzona. Duże, dębowe, drewniane meble, piękne dywany i masa lnu. Wszędzie, gdzie tylko można, jest len. Lniane oszycia, lniane poduszki, lniane koce. Przyrekłem do jedwabiu. Niemniej idę się ugościć w najlepszym miejscu. Wiesz, tak Joanna zagania was właściwie do pokoju. No, nudni jesteście. Tutaj będziecie tylko jedną noc. Dla was przygotowałem dwór w Marciszowie. Tam będziecie mogli się pożywić. W Lubawce nie macie takiego pozwolenia. Rozumiecie? No dobrze. A czy... W Marciszowie to... będziecie mieli przygotowaną trzodę. 5 mężczyzn, chyba że macie jakieś inne upodobania bądź gusta. Mężczyzn? Nie do końca poczuł, preferuję. Co? Preferujesz? Przede wszystkim Polaków. I chrześcijan. Dobra, to i tacy się znajdą. Zatem pamiętajcie, jutro udajecie się do Marciszowa. Zrozumieliście? No i wolę być kobiety. Ja też wolę kobiety, dlatego są dla mnie. Zatem jutro udajecie się do Marciszowa. Rozumiecie? A czy będzie nam pani towarzyszyć? A co? Nie potraficie się poruszać? Nie. To co potrafimy. Damy radę, krewniacy. Zatem von Halderfarm. Zapamiętajcie sobie to nazwisko, gdyż w posiadłości tej rodziny zostaniecie ugoszczeni. Są to moi słudzy. Nie będą robili żadnych problemów.
Na tyłach ich posiadłości macie piękny, rodzinny grobowiec, w którym będziecie mogli osiąść. Miejscowy klecha, członek również tej rodziny, trzyma nad nim pieczę, więc spokojnie, nic wam się tam nie stanie. Widzę, że bojaźliwe jest was truchełka, młodziutkie. Pozory mylą. Niemniej, więc niezmiernie dziękujemy za gościnę. A, racja, właśnie, wszystko... pozory mylą. Nie odpowiedzieliście mi na pytanie. Tak, mówiłem, szukaliśmy przyjaciela. Cały czas szukamy. Zatem, słucham, co to za przyjaciel? Jak się nazywa? Szukacie kogoś na mojej ziemi? Jeżeli to spokrewnionych, chciałabym wiedzieć, że macie informację o przybywaniu kogoś takiego. Nie, zwykły człowiek. Zwykłego człowieka nazywacie mianem przyjaciela? Nie przyjaciela, tylko krewniaka. Zatem tym bardziej muszę usłyszeć. Czy przypadkiem zachowujecie zasadę milczenia krwi, skoro szukacie krewniaka? Słucham. Opiszcie mi sytuację. Trzeba ci wiedzieć, że ród nasz to bogata rodzina. Jeden z nas wplątał się w nie lada kłopoty w tym miejscu. Jak się zowie? To... Jeszcze raz mogę prosić? Jak się zowie? Jak się zowie? Właściwie, czemu to dasz takie ważne? Rozumiem, że to twoja ziemia, ale chcielibyśmy zachować pozory chociaż tego, że nie jesteśmy inwigilowani w każdej części. Czy tak wygląda gościna na tych ziemiach? Przychodzimy tu jako przyjaciele, a dostajemy wypytani co najmniej jak więźniowie na przesłuchaniu. A czy przyjaciele nie przynoszą prezentu dla gospodarza? Gdzie wasz prezent? Chyba w skrzyni. Tak, w skrzyni. Nie, to nie jest. Że... Zaciekawiona? O! Bardzo proszę, w takim razie tą skrzynię. Zobaczymy, jak mnie szanujecie. Nie. Mówiłem. Nie, co? Moi krewniacy perfidnie zażartowali sobie z ciebie, Anno. Niestety spotkano się dziwaczny incydent. Kpicie ze mnie? Znaszyło im się. Wybacz im to, nie są pani mądrzy, ani specjalnie przystojni. Niemniej... Widzisz, że wstaje autentycznie zdenerwowana. Znieważanie mnie na mojej ziemi wymaga zapłaty. Wiesz co, bym sprawę uspokoić mimo wszystko. Z charakteru i etykiety. Jest taka możliwość? Jasne, możesz próbować. Dobra, spróbuję. Tylko to będzie cholernie trudne po tym, co powiedzieliście pierw. Mam dla ciebie prezent! Skrzynię! O, jednak nie! No, danie jej bliskiego truchła byłoby chyba jeszcze gorsze, także powoli to. Dobra, próbuję. I wygląda to coś fatalnie. Wygląda to tragicznie, żeby... 9, 8, 1, 1. Chcesz mnie okpić? Twierdzisz, że nie jestem godna zawartości tej skrzyni? Właściwie to twierdzę, że ta zawartość rzeczy by cię obraziła, aniżeli dała ci należne honory. Nie chcę dopuścić do tego, byś poczuła się przez nas znieważona. Masz rację. Zatem... Manipulacja i przebiegłość. Oczywiście. Tak. Uważamy, że zawartość tej skrzyni jest niegodna ciebie. Nie wiem dlaczego. Ja nie wiem dlaczego pomyślałem w ogóle o tym, że mógłby to być dla ciebie prezent. Jest to okropna rzecz w środku i naprawdę nie chcesz jej widzieć. A jeżeli chcesz jakiegoś prezentu, oczywiście nie zapomnimy o tobie. Dobrze. Zatem, skoro zgadzasz się na mój prezent w ciemno, chcę głowę miejscowego klechy. Jutro w Marciszowie. W nocy dostarczcie mi ją.
Widzisz, że zarzuca pelerynę i wychodzi. Świetnie, świetnie. Będzie jednego podobnego. Oddać jej skrzynię z poćwiartowanym wilkiem. Świetny prezent. Absolutnie. Bezbłędny. Sklepem trzymajcie języki za zębami. Ale to ty powiedziałeś, że z niej żartujemy. No, bo inaczej dalibyście jej skrzynię pełną wilczego truchła. Ale co to jest w ogóle za skrzynia? O, ona jest z Sandomierza czy z Krakowa, mistrzu? Ten znak? Świdnicy. A, ze Świdnicy. Ze Świdnicy, właśnie. To jest miasto. 4-5 dni drogi od Lubawki, gdzie jesteście aktualnie. Tak. Niemniej, tak bardzo chciałeś dać jej prezent, więc cóż, Klecha czeka na spotkanie z tobą. Akurat chcę się z tobą wspólnie pomodlić w milczeniu. Oczywiście, korzystam. To ja może... Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy. Mhm. Jak nowi przybywają do miasta, wynajmują kamienicę. Nie jest to bez echa. A jak pierwszej nocy ktoś ginie, pamiętajcie, że zawsze podejrzenia padają na tych, co ostatni przebyli. Dobra, trzeba z tego jakoś wybrnąć. Udaje się do tego zakonu. Czy gdzie to tam ma? Pewnie plebania. Tak. Mhm. Nie, on powiedział, że w nocy jest w klasztorze, tak? Fabio! Nie, pewnie plebanie, bo klasztor raczej wątpię, żeby znaczy, to był. Jest taka niewielka plebania obok kościółka, za murami miasta na niewielkim wzgórzu, obok kruczych skał. Udaje się tam. Czekajcie, zaplanujmy to jakoś, a nie działajmy tak po prostu. Zanim się gdzieś udasz, to przemyślij plan działania, drogi krewniaku. Proponuję, aby Klecha sam doprowadził do własnej śmierci. Właśnie to mam myśli. Przecież podnoszę sobie do światła. Pozwalają zawrócić w głowie niejednemu. Gdyby tak sam doprowadził do tego, że zostanie oczerniony, albo nawet zginie, to by nam pomogło. Co o tym myślisz? No, można jeszcze zrobić, upozorować oprócz wypadku napad. Nie, no napad, no to akurat będzie na nas. Ale tak jak to go znaleziono w lesie, pogryzionego. Nie, 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 to jeszcze głupszy pomysł. Chodziło mi o to, żeby sam doprowadził do swojej śmierci. Na widoku. Aha. No to już wasze ręce. Dobrze. Zatem jakieś pomysły, jak zawrócić mu w głowie? Od razu wam podpowiem tak mechanicznie. Jeżeli chcecie walczyć z człowiekiem wiary, stosować na niego jakiekolwiek wampirze praktyki, on ma coś takiego jak siłę wiary. Księża mają ją sporą. Nie dość, że jakieś grzebanie w głowie może się nie udać, to jeszcze i wy możecie srogo przy tym ucierpieć, używając dyscyplin. Mówiłem, obciąć głowę. A jakby tak... To jest duży kościół czy mały? To jest taki niewielki kościółek. A jakby tak spadł z wieży? Pamiętajcie tylko, że prosiła was o jego głowę. Spadek z wieży ciężko uzasadnić brakiem głowy. No, zawsze możemy później obciąć tę głowę. I pamiętajcie, że ma być to jutro. Tak, na sumie.
Tak siedzicie, zastanawiacie się, powoli już mieszkańcy miasta zbierają się, idą do swoich łóżek, do domów. Dobrze. Można by tak spróbować. Pójdę do niego w konwersacji, niszczę jego siłę woli, podważę wiarę, potem zastosuję inną sztuczkę i jego słowami, znaczy on, będzie mówił moimi słowami, przyznawał się do różnych okropnych rzeczy, które pewnie zrobił. I popełnił samobójstwo. Ewentualnie... No, masz rację. Tylko jak tutaj wyjaśnić samobójstwo przy sobie głowy? Nie da rady sobie obciąć głowy. Druga rzecz. To jest poza murami miasta. Jak będziesz wychodził, to musisz któregoś ze strażników poprosić o wypuszczenie. Chyba, że chcesz skakać z murów. Nie. A nie ma jakiejś drugiej bramy? Są dwie bramy. Tak. W kierunku Śląska i w kierunku Czech. Musiałbym ją zobaczyć, tak bardzo oświetlona. Ksiądz by cię spółkował z kobietą, ale nie zastanawiałem się, jak to zrobić. Zatem? To co robimy? Ja bardziej jestem za rozwiązaniem siłowym, więc mnie nie pytaj, bracie. Rozwiązanie siłowe nie wchodzi w grę. Dlatego mnie nie pytaj. Powoli dobija już środek nocy. Myślę, że... Strażnie. Można by przecież, no, zająć się nim odpowiednio, tak żeby nie zapamiętał, albo żeby, no, uciekł. A co jeśli namówić kogoś, żeby zabił? Tak, i się potem do tego przyznał. To ma sens. Aha. O, to dobry pomysł. Dobra, dlatego muszę najpierw iść do... chyba Pysty, porozmawiać z nią i zobaczyć, która osoba jest najbardziej pokrzywdzona przez niego. Tylko od razu wam powiem, że namówienie kogoś do zabójstwa kogoś to jest przy waszym poziomie mocy wręcz niemożliwe. Ale wystarczy, że będzie w tym miejscu, w którym ma być. Raczej zabić nie musi zabić. Ważne, żeby po prostu rzucić na tę osobę podejrzenie. Mhm. Dać jej broń. Dać umazać się we krwi. No i voilà. Podpuścić kogoś jeszcze, żeby zaarmował strażników. Czy wasi słudzy przychodzą, informują, że no, idą spać, bo niedługo... No, noc dobiegnie końca, no i muszę się wyspać. Dobrze, chodźmy już, bo czas coraz mniej. Dobra, i... No bo kto może jeszcze go znać? Jeżeli on ją tak często spowiada, to pewnie ona zna bardzo dużo o nim, tak? Szczegółów. To prawda. Chodźmy ją. Weźmy ją przy żeby... do śliskich ud, żeby wypytać o niego. No dobrze. Mhm. No, idziecie do Śliskich Ud, ale ono już zamknięte. Już jest... Kurde, zamknięte w nocy? Grubo po północy. Akurat, żeby skorzystać. To co, obciąć mowę? No, ale potrzebujemy jeszcze winnego. Dobra, czy jest jakiś może żul po drodze? Widzieliśmy jakiegoś w rynsztoku albo coś? No, leży jeden taki mocniej przypity, prawdopodobnie jakiś wytapiacz smołu, widzicie, cały umorusany. Dobra.
to ja pójdę zabić Klechę. Ktoś wprowadzi tego. A tylko, że to jest jedna sprawa, będę musiał mu obciąć łeb. Bo się tak dogadaliśmy. No tak. Dasz radę z murą zaskoczyć? Może by po prostu zasunąć jeszcze palenie chyba. No, oczywiście, myślałem o podpaleniu. Szeptem, tak? Żeby nie było, że ktoś tutaj usłyszy dookoła. Tak, ktoś idzie. Obetnijmy mu łeb. Nie, wiesz co, ja bym bardziej chciał podpalić tą chałupę. Nie, podpalenie nie wchodzi w grę z tego powodu, że... Widzicie, że podchodzi do was jakiś mężczyzna z latarnią. Widzicie, że to dwóch strażników. O, panowie, co tu tak późno po nocach chodzicie? Jakieś zbóje z was? Jakie zbóje, mówisz tak do świecica? Odwołaj to. Już tak się patrzy na ciebie. Panie, szlachcic, nie szlachcic, jak chcesz popierdolić, to wal tutaj w drzwi, a nie. I widzisz, że podchodzi i wali. Bach, bach. Otwieraj, kurwa! O, widzę, znaczy sprawy. Widzisz, że po chwili wybiega jakiś mężczyzna w takim podkoszulku. Strasznie zapocona jakaś szmata. Do tego jakiś łachman na dupę zarzucony, że tam i tak połowę to widać. O, panowie strażnicy! Toż to wszystkie panienki śpią, którą to budzić? A nie, to jakieś szlachciury tu się chcą zabawić. Mówią, że masę srebra mają. Nam po srebrniku obiecali za obudzenie ciebie. Widzisz, że wyciągają ręce. No, potrafią zarobić. Wolno nie srebrniki. Sami żeście przybiegli tutaj, ale skoro już się zbudzili dobrego człowieka, to chętnie wejdziemy. To mówiąc wchodzę. Widzisz, że pluje na ziemię. Zaraz za nim wchodzę. A was, kurde, zapamiętam szlachciorki, psie jego macie. Bóg zapłać. I bardzo dobrze. Ach, tu mleko skiśnie w okolicy, to powiem księdzu. Kto tutaj chędoży po nocach? Idź do księdza najlepiej już tej nocy. A żebyś wiedział, szlachciurze jeden. I pluje drugi raz w ziemię, rozdeptuje, widzisz, nogą i idzie. Tam drugi jak niego, ksiądz weź, martwy, weź się uspokój, domu, weź się domu. Uspokój. No, panowie, wchodźcie. Wiesz, tak, łapie na stronę naszego brata. Widzisz, że tam rozchodzi, podpala świece. Widzicie, że na wspólnej tutaj tej izbie trzech jakichś takich już przyszpilonych mocno alkoholem wieśniaków leży na słomie. Jakieś dwie dziewki między stołami i ten chłopczyk, który tam wcześniej was oprowadzał, również leży na jednym z sienników. Jak się nazywa ta koleżanka, co tam mieliśmy do niej się przyjść? Koleżankę! Wołaj pystę! Że tak się rozgląda. Pystę? Tak, pystę. Nie rób oczu, tylko wołaj. Przyjdzie jakaś 80. Dobra. Pysta! Szaruj dupę! Przyszli jakieś lachczury do ciebie! Widzisz, że... Chwila nie mija, słyszę rzeczywiście jakieś tam szamotaniny u góry i rzeczywiście schodzi jakaś taka kobieta. No, wygląda na spracowaną, tak to ujmijmy. Spracowaną? Tak. Widzisz, że zębów to od kilku dobrych lat to już raczej nie ma. Jakieś takie... I czy się wygląda? Czarne pieprzyki, wystające brodawki w okolicach nosa i strasznie poharataną szyję. Masa blizny na szyi. No tak klepie Leopoldiusza. No, to się bierz do roboty. My dobra. Poczekamy. Udaje się, schodzi, rozgląda się. No, panowie! Pyta się barman, tutaj ten karczmasz, czy właściciel przybytku, jakby go tam zwać. Ale to... Wy trzech? Na jedną? No nie, no tutaj nasz przyjaciel pójdzie, a my się jeszcze zastanowimy. Ile kosztuje?
Ta przyjemność. To już opłacę za kolegę. No, jest środek nocy. Czyli dwa miedziaki. Post jest. No, to mówię, dwa miedziaki całkowicie wystarczą. Zapłać panu. Jakie dwa miedziaki, panie? Toż to więcej trzeba. Mierzę tą pystę wzrokiem od góry do dołu, tak bardzo wymownie, po czym zawieszam na nim swoje oczy. Lekko z takim zażenowaniem unoszę brwi. O! Panie! Jak stwierdzisz? Panie, 5 groszy praskich! Dobry z ciebie żartowniś. Płać mu te 2 grosze, ja idę z pystą. Panie! Chyba pan nie wiesz, co ona potrafi. Jak rozumiem, do jej komnaty chcecie wejść. Wmawiam mu, że mu zapłaciliśmy. Nie wiem, czy jest dobry pomysł, żeby tak na widoku specjalnie to mówić. A ktoś się patrzy? Wszystkie śpią. No, wszyscy śpią. Widzicie, że ta pystra schodzi schodkami w dół do piwnicy i macha temu, kto tam ma iść. No mnie. No i schodzisz za nim do piwnicy. Tam widzisz, jest jedynie jedna świeczka i widzisz, do sufitu podwieszony jest krzyż. Ona... Krzyż? Tak. Ona, widzisz, zakłada sobie łańcuchy na nogi. Widzisz, że pokazuje ci takie... Ciężko powiedzieć, kołowrotek? Jakąś maszynę, która te łańcuchy podciąga do góry, tak by nogami zwisała właśnie w kierunku krzyża, a ręce zwisały na dół w kierunku podłogi. Wiesz co, ja nawet nie daję jej dokończyć, tylko chciałbym ją zauroczyć na zwyczajnie świecie dyscypliną. Dobra, to rzuć proszę. Jak się będzie ładnie, przyjemnie rozmawiało, tak dalej. Patrz, jakieś takie ciężkie BDSM-y. Coś ten desem. Dobra, wygląda to jest empatia, a parę jest 3, empatia... Już kulam. Poszło. O, tak mi nieźle. Udało ci się bez problemu. Napotykasz jednak pewien problem. Gdy zadajesz pierwsze pytanie, zauważasz, że nie ma języka. Oho. No to dobrze poszło. Super. Przynajmniej bym miał otworzyć przez tydzień. Nikomu nie powie. No to nieźle się spowiadała. No tak. Próbowałem dlatego nawracać. Trzeba było spowiadać wiele razy. No cóż. No to nic się od niej nie dowiemy właściwie, skoro tak. A to nam tylko chodziło. Tak się zwracam do tego brata mnicha. Wiesz co? Chodźmy sprawdźmy, czy strażnicy poszli jednak do księdza. Może zajrzymy tam do pokoju, co oni tam robią. Wiesz co? Jest zadziwiająco cicho właściwie. Zeszli tam na dół i cisza. Tak jak wytężacie słuch, nie przepytuję jej. Musieliśmy wkroczyć, bo nie ma czasu. No to jak chcesz. Tylko zapukam najpierw. Schodzicie, tam drzwi nie ma. Właśnie. I widzicie Leopoldiusza, który stoi naprzeciw kobiety, która patrzy na niego maślanym wzrokiem i ma nogi skute łańcuchami przyczepione do krzyża, który zwisa z sufitu. O, tak? Świetnie. Nie ma języka. Aha. To zmienia postać. No, sytuacja jest dość niewymowna, ale wiesz co, chodźmy już, bo czas nas nagli. Nie, tylko przejrzę, co jej mówił ksiądz, tak? Będę o, mniej jak pomysł, znasz, co masz do powiedzenia, właściwie co, czego nie powie. Mhm, to rzuć, proszę. Hmm.
Wiesz co? Zaglądasz w ich pamięć. Widzisz tam masę najróżniejszych rzeczy. Większość z nich, gdy się przedzierasz, to są sceny, gdy ona torturuje gości. Ona jest tutaj osobą od zadawania bólu i przyjemności jednocześnie. Widzisz, że ksiądz lubuje się wielokrotnie właśnie w jej wizytach, wręcz jest jej stałym bywalcem. Czego szukasz w tych wspomnieniach? Czy on jej się zwierzał? Z czegoś konkretnego? Zwierzał się jej masę rzeczy. Czy jej się zwierzał z tego, co tam wyprawiał z ludźmi, kogo jak, wiesz, skrzywdził i tak dalej, czy wykorzystał? Wiesz co? Raczej opowiadał jej o innych rzeczach. Nic z tego, co chcesz znaleźć. Co na przykład? Co szukasz? Bo tego jest za dużo. Ja bym proponował znaleźć coś, co, na co możemy dowód znaleźć, tak? Znaczy, my tego chyba nie widzimy, nie? To kradzież, inne takie rzeczy. Bo to, że my się dowiemy z jej wspomnień, to nic nam nie da. Jeżeli nie będziemy znaleźć. Jak to wygląda mechanicznie? My to też widzimy, czy wiemy? Nie. Wy tylko on. Patrzę jej się głęboko w oczy. Tylko osoba, ty widzicie, jak ona po prostu ma rozmarzony wzrok. Ale my wiemy, o co chodzi. Tak. A proszę? No to ja jej mówię. Czego szukamy? Bo tutaj jest naprawdę burdel. 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 Znajdź coś, co możemy udowodnić. Morderstwo, kradzież, inne takie rzeczy. Czy przyznał się do czegoś? Jakiegoś haka na niego? Oj, do czego on się jej nie naprzyznawał? Ten chłopczyk, którego spotkaliście, to jego dziecko. Ma jeszcze ich około 6. Ale właściwie, co to za wielki problem, żeby ksiądz miał dziecko? Żaden. Czy kogoś zabił? A zabił i to nie jedną. Ale wszystkich w imię Boga. Bóg mu kazał. On nie chciał. No ale co zrobić, jak Bóg każe, tak? Trzeba. Sprawdź, czy nie miał słabości, jeżeli chodzi o swoją wiarę. Może w ten deseń. Może się jakoś tam ujawnił, co był, w czym słaby jest, co by nam jego wiarę pozwoliło obalić. A jeżeli chodzi o jego wiarę, toż to niemała zagwozdka, gdyż uważa, że wszystko, co robi, robi właśnie, bo Bóg mu każe. Robi to ku chwale. To nie jest to, że on chce. Nie. On to robi, bo tak trzeba. Kończymy? Świetnie. To już tylko jakoś to wykorzystać. No właśnie. Więc że czym więcej takich rzeczy robi, to tym jego wiara silniejsza. W siebie. Nie. Został wybrany, tak? To nie jest tak, że on chce. On po prostu... A czego nie chce? Z tego, co wiecie, gdzieś tam coś wspominał kiedyś o jakiejś kobiecie, która zginęła przez niego, ale to są takie zamazane wspomnienia tutaj. Niestety, mechanicznie za słaby rzut. Imię tej kobiety może przewija się? Joanna. Już mamy punkt zaczepienia. Co myślicie? Dobra, nie będę przy niej mówił, bo jej już nie będę grzebał w głowie. Pora na nas. Mogę jej wszczepić wspomnienia, że tutaj się zabawiała z nami. Że nas karała całą noc. Niestety. Alibi. Chociaż ona nic nie powie. Dobrze, zatem tutaj bym proponował zakończyć. Dobra. Sesję na dzisiaj. Dlaczego tutaj? Bo coś tak wydaje mi się, że potrzebujecie chwilki na przemyślenie tego, co zrobić dalej. I jak to zrobić? Bo pamiętajcie, że zabójstwo bezpodstawne, czy jakiekolwiek właściwie, no jest niemile widziane.
W średniowieczu wbrew pozorom między miastem a miastem bardzo często były listy gończe puszczane. Różnego rodzaju łowcy głów. Czy choćby zabójstwem klechy może zainteresować się ktoś wyżej postawiony? Inkwizycja. A to wam bardzo nie na rękę, tym bardziej... A ona... Jeszcze zapytam, co do tego węglarza, coś mówił o nim? Nie wiem, czy zabawiał się z jego żoną albo coś? Nie, nie. Z tego pijanego zależy. Nie, nie. Nie. No dalej, no dalej. Pamiętajcie o konsekwencjach i jeżeli chcecie coś zrobić, to pamiętajcie, że... Trzeba go zabić tak, żeby to wyglądało jak samobójstwo i tyle. Albo żeby to lud sam go zabił, cokolwiek. Nie, to raz, jesteśmy za słabi. Kościół ma renomę, ludzie się boją kościołu. Nie namówicie osoby, które przyjeżdżają znikąd, nieznane nikomu, nie namówią osób, które żyją z nim od lat, tak? Chrzcił pewnie niejednego z nich. To nie jest takie proste. To musi być naprawdę albo potężna przyczyna, albo jakiś logiczny pomysł. Dlatego właśnie proponuję, żeby zrobić mu samobójstwo. I tyle. Albo samobójstwo, albo wypadek. A wiesz, jak to wygląda. Każdy będzie miał swoją wersję wypadku. Grunt, że podejrzenia trzeba zostawić jak najwięcej śladów do jak najwięcej osób. Ale myślisz, że to nie jest jakiś CSI, żeby nie sprawdzali ślady. Oni widzą trup, widzą ten... Dokładnie. Znaczy, że... No ale jak będą mi się widzieć te poszlaki... Oni mądrze, oni też nie domyślni. Oni wierzą w to, co sami chcą wierzyć. No dlatego trzeba zrobić tak, jakby kurde, nie wiem... To równie dobrze obetnijmy łeb i podpalmy go. Co? No to... Dlatego mówię, ja bym proponował tak. Rozważanie już zostawmy sobie po sesji. I właściwie tutaj bym podziękował, na tą chwilę bym wyłączył nagrywanie.